Plecak ramowy to nic innego jak rama z szelkami, do której przyczepiamy ekwipunek. Ramy mają różne kształty: trójkątne, kwadratowe, półokrągłe. Ja preferuję ramę trójkątną, najmniej przeszkadza w marszu przez las. Aby skonstruować trójkątną ramę, potrzebujemy trzy gałęzie, niespróchniałe, o długości ręki i grubości kciuka. Łączymy je w trójkąt równoramienny. W miejscach, gdzie będziemy związywać gałęzie, należy zrobić nacięcia. Wtedy sznurek i gałęzie nie będą nam się ślizgać. Rama będzie stabilniejsza. Szelki wykonujemy z czegokolwiek. Odradzam sznurek, bo strasznie uwiera. Ja wykorzystuję skarpety, koszulkę bawełnianą, pasy skóry lub krajki. Szelki mocujemy najpierw u góry ramy, dobieramy długość i drugi koniec mocujemy po rogach ramy. Worek przywiązujemy na stałe na rogach ramy, a u góry mocujemy go tak, by móc go otwierać i zamykać w miarę potrzeby. Koc, śpiwór mocujemy u dołu ramy pod workiem. Wkładam szyszkę na wrożek worka i zawiązuję, o tak. A po co to robisz? Żeby zatrzymać ściek, żeby się worek nie wyślizgiwał. Super.